Blisko 200 zawodników, 160 spotkań, mnóstwo pięknych bramek oraz równie efektownych parad bramkarzy. Za nami zmagania w meblosty lidze halowej w sezonie 2014-2015. Zawody już od wielu lat mają zarezerwowane stałe miejsce w kalendarzu imprez sportowych. Trybuny rzeczywiście się zapełniają, ponadto jest grupa młodych zawodników. Myślę, że większość zawodników, którzy grają gdzieś w klasach okręgowych bądź w AB klasach, traktuje to jako pewną formę przygotowania do sezonu tego zasadniczego, dlatego też rozgrywki właśnie trwają w takim okresie, kiedy nie ma rozgrywek ligowych, czyli od listopada do marca. W tym roku już na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwsze miejsce zapewnili sobie obrońcy tytułu, czyli zawodnicy drużyny Tomato. I choć przegrali w rundzie finałowej, ich ostateczne zwycięstwo w całym turnieju nie było zaskoczeniem. Wydaje mi się, że w zasadzie z roku na rok ta liga jest coraz lepsza, chociaż w tym roku była w zasadzie wyrównana. Natomiast czy był lepszy, gorszy poziom, nie mnie ocenia. W każdym razie fajnie, że wszyscy mogliśmy się bawić, w tym uczestniczyć i myślę, że to jest najważniejsze, że możemy się spotkać, pograć sobie swobodnie piłkę w zasadzie z pasją, z jakąś radością i to jest myślę dla nas najważniejsze. Dodatkowo drużyna Tomato zdobyła w całych rozgrywkach najwięcej bramek, 77. Ogółem aktywność strzelecka podczas zawodów stała na wysokim poziomie. W 120 spotkaniach zanotowano 628 goli, co daje średnią wynoszącą ponad 5 bramek na mecz. Nie zabrakło także wielu innych, wartych wspomnienia akcentów. No przede wszystkim na pewno najwięcej emocji wzbudzały mecze drużyny, która na początku była czerwoną latarnią Ligi AC Bielów Widok, a później zyskiwała coraz większą sympatię kibiców z uwagi na przede wszystkim waleczność, no i na to, że udawało im się czasami wygrywać. No emocje, które towarzyszyły bramkom strzelanym przez tą drużynę, no były imponujące i słychać je było naprawdę nawet poza halą, także to taki jaśniejszy punkt w tegorocznych rozgrywkach. Tradycyjnie w ramach podsumowania rozgrywek przyznano także nagrody indywidualne. I tak najlepszym strzelcem został Adam Samosionek, najlepszym bramkarzem Kamil Duchnowski. Tytuł MVP turnieju otrzymał Karol Pędzioch, zaś drużyną Fair Play została drużyna Urzędu Miasta. Wyniki spotkań rozgrywanych podczas tegorocznej edycji turnieju ponownie można było typować. Nie zabrakło także szczegółowych relacji prowadzonych na facebookowym profilu. Myślę, że to, że troszeczkę udoskonaliliśmy formę przekazu, czyli tabele, wyniki są bezpośrednio po kolejkach. Ponadto od zeszłego roku relacje live, jak również Liga Typera. No to wszystko jest uatrakcyjnia przekaz. Przyciąga także kibiców, no i powoduje to, że coraz więcej ludzi żyje tym. No, w Lidze Typerów jest już stała duża grupa. No, w tym roku w Lidze Typerów wygrał Joachim Lewandowski. A szczegółowe podsumowanie tegorocznych rozgrywek meblosty Ligi Halowej można znaleźć na stronie www.osirkrosno.pl. Dodatkowo po głównym wydaniu serwisu oraz na krosno24.tv pokażemy obszerną relację z uroczystego wręczenia nagród. Mm-hmm.